T-minus 1 minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Dobry wieczór. Kłaniam się, Dariusz Siemianek z tej strony. Bardzo mi miło z Państwem się zobaczyć. I dzisiaj będę mówił o prostej rzeczy, na co nauczyciel może wydać 500 zł, bo jak wiecie Państwo na pewno, wyszła, no na razie może jeszcze nie regulacja, ale wyszło takie zapowiedź rozporządzenia, z którego wiemy, że nauczyciel szkoły podstawowej, średniej będzie mógł wydać 500 zł na sprzęt. W ramach tego poradnika, który przygotowałem samodzielnie, ale w oparciu o moją wiedzę i doświadczenie z technologią. Będę starał się wskazać Państwu, co można za te pieniądze sensownego kupić. No, nie będę się starał pokazać dokładnie za 500 zł, co należałoby kupić, dlatego że uważam, że każdy ma troszkę inne preferencje, troszkę inne wybory, troszkę inne potrzeby. W związku z czym będę starał się, no, odnosząc do tego budżetu, także wskazać rzeczy, które są czasem troszkę droższe, czasem trochę tańsze. Każdy będzie musiał wedle swojej własnej preferencji zdecydować, co ma tam największy sens. Dodam, że całe to webinarium jest możliwe dzięki temu, że oferuje program English Teaching, a także platforma InstaLink. InstaLink to jest darmowa aplikacja przeznaczona dla nauczycieli. Jest to aplikacja, która, no, jako współtwórca mogę powiedzieć, jest rewelacyjna. To jest naprawdę super rzecz, całkowicie darmo, bez żadnych sztuczek, oszustw, haczyków, tak jak w znanej platformie na literkę Q, bez żadnych ściem, po prostu zwyczajnie, naprawdę darmo. Nauczyciele mogą i nauczycielki korzystać, wchodzi się, zadaje się słownictwo, ćwiczenia gramatyczne, a uczniowie to zwyczajnie powtarzają, dostają za oceny tygodniowe za systematyczność. Jest także możliwość robienia kartkówek, egzaminów, sprawdzianów i wszystko to oczywiście się automatycznie sprawdza. Do tego są gotowe listy słówek, listy zadań do ponad 100 podręczników obecnych w Polsce z gotowymi listami po prostu do każdego rozdziału. Także naprawdę rewelacyjna sprawa. Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, także język polski, matematyka. Dobra, to po tej commercial break mogę przejść już do samej rzeczy. I powiem Państwu tak. Moim zdaniem to rozporządzenie, no, jest fajne, to jest fajne wyjście naprzeciwko naszym potrzebom, ale to jest kropla w morzu. I powiem Wam tylko jeszcze, zanim zacznę mówić o konkretnym sprzęcie, że mieszkałem przez ostatni rok w Cambridge, Massachusetts, czyli na wschodzie Stanów Zjednoczonych. I tam, jak weszła pandemia, to wszyscy nauczyciele i nauczycielki dostali z marszu laptopy. Wszyscy rodzice, którzy zgłosili potrzebę laptopów, też dostali laptopy, Chromebooki. W związku z czym wydaje mi się, że no, te 500 zł to jest może troszeczkę, no, fajnie, że jest, ale to jest takie troszeczkę rzucanie grochem o ścianę, takie, no, nie odpowiada to w zupełności niczyim potrzebom. Wiadomo, że wydajemy dużo więcej na realizację tych lekcji. W związku z czym powiem szczerze, że nie jestem specjalnie zachwycony. Co więcej, nie rozumiem, dlaczego to rozporządzenie, wczytałem się niedokładnie, dlaczego na przykład, no, nauczyciele i nauczycielki wychowania przedszkolnego nie mają do niego dostępu. To jest dla mnie niezrozumiałe. Natomiast na szczęście wydaje się, że szkoły niepubliczne są tak samo pokryte, ponieważ chodzi o szkoły podlegające prawu oświatowemu, w związku z czym to jak najbardziej szkoły niepubliczne także będą wchodziły w grę, o ile to rozporządzenie będzie takie, jakie jest w obecnej propozycji, bo jak Państwo pewnie wiecie, do jutra jeszcze można zgłaszać uwagi do tego rozporządzenia, w związku z czym, no, nie wiem, jakie ono ostatecznie będzie, po prostu się zwyczajnie okaże. Na razie to jest troszeczkę gdybanie. Także z tym zastrzeżeniem, że to jest odrobinkę gdybania, no, będę powolutku
przechodził do rekomendacji. Powiem jeszcze o moich założeniach, tak? Czyli jakie przyjąłem założenia w tych wszystkich rekomendacjach. Pani Lena mówi, że stary to bogaty kraj. No kurczę, nie wiem, czy taki bogaty. Akurat się bardzo narzeka na to, że edukacja publiczna w Stanach Zjednoczonych jest taka sobie. Co mogę powiedzieć? Na pewno, gdyby rząd polski na przykład zdecydował się za te same pieniądze złożyć duże jedno zamówienie, to w skali kraju prawdopodobnie ta cena byłaby naprawdę fajnie wyśmiewana za 500 zł. Można by już naprawdę coś konkretnego kupić. Pani Dorota mówi, żeby nie denerwować ludzi opowieściami z USA. No ja powiem tylko tyle, że jakby tam się określoną politykę się przyjęło, tak? Czyli jeżeli mamy politykę taką, że rząd hurtowo zamawia dużo i to zamówili od razu, tak, luty, marzec, to wtedy coś z tego można wyciągnąć. A jeśli każdy ma sobie z nas indywidualnie zamawiać, no to niestety będziemy dokładali z własnej kieszeni, będziemy bulić, dlatego że ceny strasznie skoczyły. I jeszcze po wejściu tego bona dodatkowo skaczą ceny. Także no jest, nie ma szału. Dobra, wracając do założeń. Jakie przyjąłem założenia przy tej prezentacji? A powiem wam jeszcze tak, że fajnie się tak składa, że ja nie tylko tworzę Instalinga, nie tylko tworzę serwisy internetowe, ale też 20 lat temu byłem recenzentem dokładnie oprogramowania i hardware'u. Pisałem do PC Couriera, do Entera, gazety komputerowej, w związku z czym siedzę w tym temacie i to mnie zwyczajnie po prostu ciekawi, jara, interesuje. Założenia, które przyjmuję. Po pierwsze, zakładam, że rząd będzie pozwalał na zakupowanie oprogramowania i hardware'u w granicach zdrowego rozsądku. Oczywiście projekt rozporządzenia wskazuje pewien zasób różnych rzeczy, które można kupić, a to zresztą podzielę się z wami tymi wszystkimi moimi przemyśleniami także w formie tekstowej. Tutaj umieszczę w tej chwili linka do wszystkich opisanych sprzętów, także cała ta moja prezentacja jest także spisana, żebyście mieli do niej wygodny dostęp. Więc moje założenia dodatkowe są takie. Pierwsze. Uważam, że mam nadzieję, że sprzęt będzie można kupować, ale niestety już na przykład takiego fotela, na jakim siedzę, nie za bardzo. Druga rzecz. Uważam, że te 500 zł należy przeznaczyć na sprzęt, na hardware. Nie żadne programowanie. Słuchajcie, nie daj się jeszcze wciągnąć. I mówię to, słuchajcie, wbrew własnemu interesowi, bo sam prowadzę, jak wiecie, platformę Instalink. Co prawda akurat Instalink jest dla nauczycieli darmo. Dla uczniów też jest darmo, ale rodzice mogą za specjalne, dodatkowe opcje uczenia się poza programem kupować opcję premium. Uważam, że to nie jest ten cel, na który te pieniądze powinny pójść. Te 500 zł to powinno być coś, na co kupicie sobie coś, co się wam faktycznie przyda. Czyli to ma być dla nauczycieli, co zostanie. Nie tak, że przez pół roku się poużywa i koniec. Także nie dajcie się wkręcić. Żadne licencje, żadne specjalne programy ze zniżką. Nie róbcie niczego takiego. Druga rzecz, założenie. Rekomenduję wyłącznie sprzęt, który wiem, że się sprawdzi. Sam używałem albo czytałem dokładne recenzje i wierzę, że się przyda. Nie jestem w stanie, no nie mam na przykład iluś tabletów graficznych, żeby je wszystkie porównywać i jest możliwe oczywiście, że ja zarekomenduję jakiś produkt, a okazuje się, że jakiś inny w podobnej cenie jest trochę lepszy albo jest troszkę tańszy. No po prostu mówię wam tylko i wyłącznie o tym, co wiem. Tu parę osób zgłasza, że sobie właśnie fotel wymarzyło. Słuchajcie, no jakby no fotel to jest podstawa, ja tu będę jeszcze mówił, no ale no niestety na razie w rozporządzeniu bardzo wyraźnie jest określony ten zespół rzeczy, które można kupić. Podobnie pani Alina pyta, czy można kupić mikroport. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że w tej chwili rozporządzenia nie ma, jest tylko projekt, ale według tego projektu nie znajduje się to w katalogu skończonym rzeczy, które można kupić, w związku z czym jest obawa, że niestety nie. Oczywiście jak się trafi rozsądna dyrekcja, rozsądny rozliczający, no to wtedy będzie lepiej. Dobra, kolejne założenie, żebyście wiedzieli. Uważam, że potrzeby wszyscy mamy różne, w związku z czym wychodzę z założenia, że z tego, co proponuję, trzeba sobie coś pewnie wybrać. Tak? I jakby to nie jest tak, że można sobie powiedzieć, że idealnie jedyną rzeczą, którą trzeba robić, jest to i to. Pani Karolina kupiła tablet, super, cieszę się, ale i tak mi jest miło, że pani zajrzała, bo już pani jeszcze może pani zwrócić, tak? Może pani kupić coś innego. Padają już od razu pytania o szczegóły. Jeszcze, panie Jacku, pozwolę sobie po imieniu, przepraszam, że familiarnie. Pytanie jest o rozbudowę laptopa. Też przejdę do tego tematu. Będę o tym jeszcze mówił, także za chwilkę. Pani Joanna pyta od razu szczegółowo, kupiła laptopa w lipcu, czy dostanie zwrot. No nie dostanie pani zwrotu, bo wymogiem uzyskania zwrotu jest przedstawienie rachunków między 7 września a, żebym nie skłamał, przepraszam, od 1 września a 7 grudnia.
Także z tego zakresu czasowego musi być faktura. Niestety, co ze smartfonem? Ze smartfonem jak najbardziej tak, ale poczekajmy jeszcze, słuchajcie, z pytaniami, bo jak chciałbym powiedzieć Wam o tych rekomendacjach i przejdę do rundy pytań, jak skończymy. I pani Anna Mądry pyta o kamerkę. Dokładnie od tego chciałem zacząć. Dokładnie od tego tematu będę zaczynał, więc to jest pierwsza rzecz. Tylko dodam jeszcze na sam koniec, że nie jestem finansowo związany z żadnym produktem, który tutaj pokazuję. Tak jak wiecie, prowadzę platformę InStelling, powtórzę raz jeszcze, najlepsza, najfajniejsza na świecie, darmowa platforma wspomagania pracy nauczycieli. Absolutne rewelacje. Jak ktoś nie zna, to koniecznie się zapiszcie na instelling.pl. Natomiast rzeczy, które rekomenduję, to jest sprzęt i z żadnym ze sprzętów nie mam żadnego interesu powiązanego. Pytanie jest takie. Pani Anna Mądry pyta, jaką kamerkę polecić i już odpowiadam. Bardzo prosta odpowiedź. Jest jedna, moim zdaniem, jedna, jedyna kamerka, która jest najlepsza, po prostu. Używam ich sporo. Słuchajcie, taką kamerkę. Mam dwie takie kamerki. W jednej z nich mnie właśnie widzicie. To jest druga. I naprawdę jest warta każdych pieniędzy. Może nie każdych, ale kurczę, warta jest tych pieniędzy, które normalnie się za nią płaci. To jest przepraszam, kamera Logitech C922. Zaletą tej kamery jest kilka rzeczy. Po pierwsze, ma bardzo dobrą rozdzielczość, lepszą tak naprawdę niż na potrzeby w ogóle uczenia, bo można z niej nadawać podcasty bez problemu. Ma bardzo dobry autofokus, świetnie sobie radzi także w ciemności, ale co także ważne, bardzo dobre mikrofony. Zauważcie, tutaj są takie dwa mikrofonki stereofoniczne. O, zwróćcie uwagę też, jak ta kamera, której ja to zbliżam, fokusuje. Już teraz jestem troszeczkę za blisko, nie może sfokusować. Ale jak będę troszeczkę dalej, to już bez problemu. Te dwa mikrofony bardzo dobrze wychwytują. I to są mikrofony, które no po prostu się dobrze sprawdzają. I w tej chwili mnie właśnie z takich mikrofonów słyszycie. Więc jak widzicie, jest to naprawdę dobra rzecz. Jeżeli potrzebujecie jednej rzeczy, którą chcecie kupić, to kamera, już piszę nazwę, kamera Logitech C922 jest naprawdę świetna. Przy czym tak. Problem z tą kamerą w tej chwili jest taki. Ona normalnie kosztuje około 450 zł. A w tej chwili się zrobił taki run na sprzęt, że tę kamerę się płaci 600-700 zł, nawet na Allegro. Co gorsza, napisałem nazwę kamery, pani Izabelo, napisałem nazwę kamery wyżej w komentarzach. To jest Logitech C922. W tej chwili, jeżeli zamawiacie z Allegro, a to może być jedyne źródło, gdzie znajdziecie, to zwróćcie uwagę, żeby nie zamówić tego z Chin, bo widziałem sporo ofert na Allegro, jak się przygotowywałem do tej prezentacji, sporo ofert z Chin, no i będziecie czekać 2 miesiące, nawet jeśli dojdzie dokładnie to, co zamówiliście, to nie jest to do końca, czego potrzebujecie, nie? O, Joanna mówi, że 349 zł kosztowało. Kurczę, takie dobre były złote czasy, nie? To sene vrati. Raczej w najbliższym okresie nie kupicie tego za takie pieniądze. Natomiast to, co można za dokładnie taką kwotę kupić w tej chwili, to jest kamera trochę gorsza. Jeżeli potrzebujecie, macie bardzo ścisły budżet, chcecie trochę oszczędzić, to polecam Wam kamerę Logitech C310. Logitech C310. Akurat z kamer tylko Logitecha polecam, bo tylko Logitecha znam, ale naprawdę możecie mieć pewność, że to nie jest sprzęt, który Was nie zawiedzie. Logitech C310 w tej chwili kosztuje około 350 zł, normalnie kosztowałoby 250 zł, więc teraz znowuż też nas tutaj tną. No ale. Na to się w tej chwili nic nie poradzi. To jest kamera, która ma troszeczkę gorsze parametry. Ma gorszą rozdzielczość, gorzej się zachowuje w ciemnościach. Niestety nie ma także autofokusa, ale jeżeli nie wykonujecie tańców na róże do studentów, to prawdopodobnie siedząc w jednym miejscu jest jak najbardziej ok. Także ma dobry mikrofon, nie aż tak dobry jak C922, ale znośny. Także dobry wybór. Ewentualnie jeszcze wariant, jeszcze jeden pośredni. O, Joanna mówi, że pracowała na Logitechu C270. To fajnie, ja nie znam tej kamery, ale być może jest bardzo fajna. Ja jeszcze też pracowałem na Logitechu C920 i to jest kamera, która jest bardzo podobna do C922, więc jeżeli byście trafili na C920, jak najbardziej też polecam. Pan Damian poleca, o, to jest dobre polecenie, Microsoft HD 3000, to jest dobry wybór dość. Jest to kamera, która jest troszkę gorsza od tego Logitecha C920 i C922, ale jest to bardzo przyzwoity wybór, także standard HD. Nie ma zupełnie potrzeby lepszego. No z tym założeniem jednak, że wy potrzebujecie także mikrofonu. Zaraz przejdę właśnie do kwestii mikrofonu.
bo mikrofon jest bardzo istotną rzeczą. I teraz słuchajcie, żebyście mieli porównanie, w tej chwili się przełączam. Nadawałem wam z mikrofonu Logitech C922, a w tej chwili przełączę dźwięk na mój mikrofon. No już troszeczkę bardziej profesjonalny. Nie wiem, czy inaczej mnie słychać, czy nie. To wy musicie zdecydować, ale używam takiego mikrofonu, już wam pokazuję. O, tak to wygląda. Halo, halo. Dokładnie, mamy tutaj też taką maskownicę. Pani Janino, do pytań przejdziemy na sam koniec, więc jakby przejdę przez te wszystkie odpowiedzi na pani pytania dam na końcu. Natomiast w tej chwili akurat mówię o mikrofonie. I z mikrofonem jest tak, że pani Lucja mówi, że lepiej mnie słychać, no to przyjmuję do wiadomości. I tak powinno właśnie być, bo to jest mikrofon, który jest właśnie temu dedykowany, żeby mnie było zwyczajnie słychać lepiej. Słuchajcie, jak się pracuje głosem, pracuje się, nie wiem, 6, czasem 8 godzin dziennie, mi się zdarzało robić maratony zajęć po 10 godzin dziennie, to po prostu to jest wybawienie. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że jak pracuję z tym mikrofonem, to mniej męczy mi się głos, niż jakbym normalnie w klasie. Bo w klasie muszę używać projekcji, muszę sięgać do osoby ostatniej w sali, a w przypadku nadawania przez mikrofon, no to po prostu jest zwyczajnie lepiej. Pani Joanna jednak ma ciekawą uwagę, że wolała poprzedni dźwięk. Pani Katarzyna też zwraca uwagę, że słychać zupełnie inaczej. No, to jest kwestia troszeczkę preferencji. Jest ciszej u niektórych, gorzej, nie ma pogłosu. No właśnie, słuchajcie, jest więcej, to po prostu są inne kamery, inne mikrofony, ale także to, co jest istotne, pani Anna Pająk mówi, że to jest radiowy głos może bardziej, nie jestem w stanie tego do końca zweryfikować, ale istotną rzeczą jest to, że po prostu zwyczajnie tutaj jest tuż przy moich ustach ten mikrofon. To robi różnicę, prawdopodobnie jakbym mówił tuż do kamery, tak, żeby byłoby słychać troszeczkę inaczej, aczkolwiek powiem wam tak, co do tego, czy ciszej, czy głośniej, to jest jeszcze kwestia ustawień mikrofonu. Ja nie jestem pewien, czy obydwa mikrofony są ustawione na maksimum. Pan Gaming with Patrick, przypuszczam, że pan, proszę wrócić link, o którym mówił, on się cały czas przywija do ekranu. Bitly łamane przez 500 nauczyciela, tam może pan sprawdzić. Pan Tomasz pociesza mnie, że słychać bardzo dobrze, okej. Okay. Dobra, ale ponieważ są głosy, że było lepiej słuchać wcześniej, niech wam będzie, przełączę się, że będzie tak jak było na początku. Już mnie słychać z mikrofonu z powrotem z kamery C922, no i to jest ciekawa lekcja, bo jakby za ten mikrofon dałem, słuchajcie, 150 zł, czyli nie tak mało. A jak się okazuje, dla niektórych lepiej jest tak, ale może być tak, że macie kamerę już dobrą w laptopie chociażby i wtedy wtedy mikrofon warto kupić. Myślę, że tego rodzaju wybór, to jest akurat Mozos 900 Pro, jest bardzo dobry. Fajny mikrofon stacjonarny, można go postawić sobie blisko ust i jak najbardziej to się zwyczajnie sprawdzi. Kurczę, nie dogodzę. Pani Lena mówi, że teraz gorzej. No Boże, kochany, trudno, no nie wiem, będę się przełączał, między jednym a drugim się będę przełączał. Jak w windzie. Nie ma lekko. Ten mikrofon jest oddalony ode mnie, no tak, no może, nie wiem, około metra, tak? W związku z czym siłą rzeczy, nawet jak to jest dużo lepszy sprzęt, to będzie słyszał troszeczkę gorzej, on będzie zbierał ten dźwięk, będzie musiał dokonywać pewnej korekcji, więc niestety nie ma lekko. Dobra, kilka różnych tam wyborów na stronie internetowej wam podaję droższych mikrofonów, lepszych mikrofonów, ale wydaje mi się, że to nie jest takie istotne. Po prostu jest ważne, żebyście mieli jakiś mikrofon. Tak więc moja rada dla was jest taka, żebyście mieli po pierwsze albo dobrą kamerę z mikrofonem, po drugie, jeśli macie już kamerę, to żebyście sobie kupili dobry mikrofon i moim zdaniem ten w zupełności zaspokaja te potrzeby za 150 zł. I być może także będziecie chcieli skorzystać z mikrofonu ze słuchawkami. Za chwilę do tego przejdę. Na razie jeszcze powiem wam może o tablecie graficznym, bo padło takie pytanie o tablet graficzny. W związku z czym bardzo proszę. Co nie widu, nie słychu? Pan Pigmej albo pani Pigmej, myślę, że pan Pigmej. I teraz dużo gorzej. Jezus Maria, no jakby dobrze. Raz się jeszcze przełączę, żeby... Dobra. Jestem teraz na mikrofonie studyjnym i pokazuję wam tak. Pokazuję wam, jak używam Jamboarda. Tutaj macie, nawet jest dostęp do tego Jamboarda pod adresem bit.ly/test Jamboard.
tutaj w prawym dolnym rogu także daję linka do tego zestawienia sprzętu. Pan Michał się czuje jak MediaMarkt. Trochę celem jest tego spotkania, żeby mówić o sprzęcie. Mogę powiedzieć, nie mam żadnego interesu w tym, żebyście kupili którykolwiek z tych sprzętów. Tak mi jest ganz egal. Mówię wam po prostu, co mi działa. Jeżeli ktoś potrzebuje rekomendacji, to z nich skorzysta. Jak nie, to nie. Tablet graficzny najprostszy, jaki moim zdaniem można sobie wyobrazić. To jest to, co mam w ręku, to jest Huion 640p. Na polski rynek to jest może trochę zabawna nazwa, no ale daję radę. Kupiłem go za niewiele ponad 200 zł. No i po prostu robi swoją robotę, czyli po prostu pozwala na pisanie na Jamboardzie czy Whiteboardzie, jak się tam chce. Coś tu spróbujemy napisać, powiedzmy. O, napiszę coś. Napiszę, że Instalink. Widzę, że też ktoś tam wchodzi. Fajnie, że dołączacie. Instalink.pl i pięknie. No i jeżeli potrzebujecie tablicy interaktywnej, czyli takiej, którą będziecie mogli edytować ze studentami, studentkami wspólnie, to jak najbardziej jest do zastosowania. Pan Zatorski pyta, czy na Instalinku jest matematyka. Tak, mamy w tej chwili matematykę wczesnoszkolną, ale do tej matematyki wczesnoszkolnej dokładamy także sukcesywnie kolejne zadania. W związku z czym proszę się spodziewać, w ciągu najbliższego miesiąca, myślę, może 5-6 tygodni, będziemy mieli znacznie więcej ćwiczeń z matematyki, także można samemu sobie tworzyć oczywiście ćwiczenia. Są pytania o nazwę tabletu. Dobra, już to piszę wobec tego. Już wam podaję nazwę tabletu. Jest to Huion 640. Łatwo zapamiętać. Huion 640. Natomiast powiem wam tak, to nie jest super jakiś bardzo wymyślny sprzęt. Jest to jeden z prostszych tabletów graficznych, jakie mam. Jedyna oczywista wada to jest rozmiar. Zobaczcie. Ten rozmiar, on po prostu mógłby być zwyczajnie większy. Jeżeli byłby dwa razy większy, ta powierzchnia i czułość też, jakby rozdzielczość tego pisania byłaby lepsza, byłoby zwyczajnie wygodniej. No ale ponieważ ja nie mam bardzo zaawansowanych potrzeb, to jestem w stanie tym tabletem sobie poradzić. I to, co mogę powiedzieć, to że lepsze tablety jak najbardziej są na rynku. Niestety w tej chwili z rynku znikł tablet graficzny XPen Deco 01V2, który był bardzo fajny za dobre pieniądze. Nie widzę go w tej chwili w ofertach nigdzie. No ale to, co możecie kupić na przykład za około 350 zł, Wacoma Intuos, można kupić XPena Deco Pro S, też około 400 zł. To już są rzeczywiście droższe sprzęty. O, widzę, że ktoś to już nam skasował whiteboarda. To jest taka specyfika dzielenia się whiteboardami ze studentami, że zawsze ktoś coś może skasować. Szkoła cząstkowa pyta, czy język polski dla jakiego wiekowej, to przede wszystkim jest nauka ortografii, czyli pierwsze klasy. Natomiast pracujemy i w najbliższym czasie dodamy także repetytoria dla ósmoklasistów i w związku z czym będziemy jak najbardziej to rozszerzać. Pani Joanna pyta, czy platforma jest darmowa, czy na Instalinku można tworzyć swoje własne zestawy słownictwa. Oczywiście można. 50 tysięcy haseł mamy w bazie. Mamy gotowe listy do podręczników, ale jak najbardziej można sobie tworzyć samemu zestawy słówek. Wszystko jest darmo, w związku z czym to nie jest kwestia. Dlatego też tak, że bardzo się cieszę, że mogę robić to webinarium czysto o sprzęcie, bez żadnych podejrzeń o tym, że próbuję tutaj wam przepchnąć kupienie czegoś, bo Instalink jest po prostu zwyczajnie darmo. To, co mogę wam jeszcze powiedzieć, czy padają pytania szczegółowe, czy można kupić dysk zewnętrzny? Tak, akurat dysk zewnętrzny można kupić, natomiast jak już mówiłem, pytania o konkrety będę adresował na samym końcu. W tej chwili będę mówił o dalszych wyborach innego sprzętu. Jeszcze tylko powtórzę na prośbę pani Elżbiety nazwę tabletu Huion 640. Pytanie jest, czy tablet graficzny może być wykorzystywany do sprawdzania rysikiem niczym długopisem na kartce prac pisemnych w JPG. Tak, da się tego rodzaju zastosowanie zrobić, aczkolwiek no, jest troszeczkę kwestia czułości. Ludzie też się muszą przyzwyczaić do tego, że na tym tablecie no, piszemy po takiej czarnej tablicy, po tablecie takim, a rezultat widzimy na ekranie. No, oczywiście są tablety graficzne, które mają też ekran, ale to już jest rząd wielkości więcej, czyli ponad 2000 zł, więc niestety
No nie polecam tego, sam nie posiadam. Wydaje mi się, że jeśli ktoś nie jest grafikiem, nie ma takich bardzo silnych potrzeb, to raczej nie ma to dużego sensu. Natomiast pani Monika zwraca uwagę, że prowadzi lekcje korzystając z tableta, pisząc na tablicy. Czy tablet graficzny jest lepszy? Nie, nie uważam, że jest lepszy. Uważam, że akurat tablica, stara, dobra tablica jest jak najbardziej okej. Zwłaszcza, słuchajcie, jeśli macie dobrą kamerę, to kupienie sobie whiteboarda za plecami tradycyjnego byłoby super. I uważam, że to jest bez sensu, że tak nie można. Czyli że na przykład za te pieniądze z tej dotacji nie możecie sobie kupić zwyczajnego whiteboardu, żeby na nie pisać. Pani Marmaja pyta, kto ma w tym interes? Właśnie, zawsze musi być jakiś interes. Interes w czym? W tworzeniu Instalinga się domyślam. Interes jest taki, że rodzice dzieci, którzy chcą, żeby wykraczać poza program, albo żeby dziecko miało dostęp do słówek z poprzednich semestrów, z poprzednich miesięcy, muszą zapłacić, żeby to było. Natomiast wszystkie dzieci pełną funkcjonalność mają całkowicie darmo, w związku z czym uważam, że to jest naprawdę fair deal. Jaki sprzęt do zajęć fizycznych, ćwiczeń ruchowych, śródlekcyjnych, nauki tańca? Czy macie coś? Ja sam osobiście niczego nie sprzedaję, niczym nie handluję, ale też dobrą kamerę bym polecał. Rzeczywiście tutaj będzie istotne i sprzęt, który pokażę teraz. Do wszystkich ćwiczeń fizycznych, jeżeli coś robicie, to bardzo polecam słuchawki bezprzewodowe. Sam używam tego rodzaju słuchawek. To są akurat słuchaweczki, które... Przełączyć się na słuchawki. To są słuchawki, które mają dosyć dobre recenzje i także zwyczajnie się sprawdzają, robią swoją robotę. Zaraz je włożę i pokażę wam, jak to wszystko działa. Przede wszystkim mogę was słyszeć, więc jak was słyszę z daleka, to jest też jak najbardziej ok. Ale co jest również fajne, one też mają wbudowany mikrofon. Ten mikrofon. No, słuchajcie, to był mały fail. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Nie można wyjąć słuchawek z gniazda, bo ja, słuchajcie, chciałem być taki sprytny, że chciałem wam pokazać, jak się przełączam między różnymi mikrofonami. Teraz mnie chyba powinno być słychać. Teraz mnie słychać? Super, uff. Chciałem być taki super sprytny, chciałem wam pokazać, jak można robić zajęcia fizyczne, czyli w oddaleniu od mikrofonu z tymi słuchawkami przenośnymi, no i z jakiegoś powodu się zacięło zwyczajnie i przełączanie się między słuchawkami już później nic nie dawało.
nie mogłem przełączyć mikrofonu z powrotem na mój podstawowy. Natomiast wracając do dyskusji, te słuchawki SoundPeats, fajna rzecz, 150 zł, nadają się do telekonferencji, do używania z telefonem, z komputerem. W związku z czym, jeżeli potrzebujecie słuchawek, które mają jako taki mikrofon, no to jest rozwiązanie. Słuchawki są szczególnie przydatne w momencie, kiedy macie jakieś odgłosy w otoczeniu. I tutaj tak, wiem, że Joanna jest na sali. Joanno, wiem, że ty rekomendujesz fajne słuchawki Sennheisera PC8 i ja się do tego jak najbardziej podpinam. To są fajne słuchawki, które są kablowe i mają pałąk z mikrofonem tuż przed ustami, co jest ogromną zaletą. W związku z czym, jeżeli nie przeszkadza wam, że macie no właśnie taki pałąk przed ustami, nie przeszkadza wam, że jesteście podłączeni kablem do komputera, to też te słuchawki są dobre, około 200 zł, jak najbardziej warto. Na deser o tych słuchawkach to wam powiem jeszcze, że takie słuchaweczki są, jak ktoś jest audiofilem, to super fajnie się sprawdzają, eliminują doskonale dźwięk, mają także mikrofon, ale już pozwólcie, że nie będę tego teraz testował, nie będę tego testował, dlatego że już widzieliście, że no, straciłem dobre paręnaście sekund na to, żeby odzyskać dźwięk, w związku z czym zostanę przy tym, co działa. Natomiast Joanna potwierdza, że Sennheiser jest spoko, tu mamy pełną zgodę, to jest naprawdę po prostu dobry sprzęt słuchawkowy. Pani Grażyna prosi o nazwę, już mówię, więc jakby te słuchawki douszne to były zwyczajnie SoundPeatsy, natomiast te super słuchawki bezprzewodowe z eliminacją odgłosu otoczenia to naprawdę dużo odcina, nawet jak psy szczekają, młoty udarowe walą, to i tak naprawdę daje radę. To Sony WH i tutaj jest o tyle fajna rzecz, one są naprawdę drogie, 800 zł, ale to jest i tak dobry deal, dlatego że nówka tego typu, najnowszy model, kosztuje 1200-1300 zł, w związku z czym kupując model zeszłoroczny, możecie naprawdę sporo oszczędzić. Opinie o tablecie graficznym. Pani Marilo, pani się spóźniła troszkę, bo ja już omawiałem temat tabletu graficznego, w związku z czym proszę sobie później troszeczkę cofnąć. Jak najbardziej mówiłem o tabletach, o X-Penach, akurat chyba nie wspominałem, ale sprawdzę, czy... Tak, rekomendowałem X-Pen Deco Pro akurat, a nie X-Pen Star. X-Pen Star wydaje mi się, że to jest ta troszkę bardziej budżetowa linia X-Pena. Czy warto? To jest trudno powiedzieć, do czego pani będzie używała. Natomiast jak najbardziej to jest znana marka produkująca tego rodzaju rzeczy. Przejdziemy do drukarek zaraz. Oczywiście to jest też temat, który wiem, że wszystkich żywotnie interesuje, ale najpierw chcę jeszcze powiedzieć o monitorze, bo słuchajcie, monitor też jak najbardziej jest ważny i w kwestii monitora powiem wam tak, rozmiar ma znaczenie. Jeżeli chcecie pracować na ileś godzin dziennie i pracujecie na malutkim laptopiku, który ma, nie wiem, 11 cali, to zwyczajnie się zamęczycie na śmierć, nie zobaczycie tej klasy 40-osobowej. To po prostu nie ma takiej opcji, dlatego zachęcam do rozważenia. Za około 500 zł spokojnie możecie kupić 24-calowy monitor. Na stronie, tu gdzie wam wyświetlam na dole ekranu, podaję kilka konkretnych typów, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to pierwsze, że miał częstość odświeżania, ale także, że miał na przykład wbudowane głośniki. Ja w tej chwili słucham was z głośników wbudowanych w monitor, mi się to świetnie sprawdza. Pytania są, czy zwykły tablet się sprawdzi? Jak najbardziej, zwykły tablet też może być, tylko to jest jakby jednak koszt wyższy. Ze zwykłych tabletów mogę polecić, bardzo mi się dobrze sprawdza, Lenovo Duet, to jest tablet oparty na Chrome systemie, rozłączona klawiatura, więc odbiera, da się na nim też pracować, bardzo wszystko płynnie działa, śmiga, tańsze jest to zdecydowanie od iPada, a już naprawdę daje radę. Jest też pytanie od pani Moniki, czy w laptop z dotykowym ekranem warto inwestować? No słuchajcie, trudno jest mi odpowiedzieć, czy warto, jeżeli będzie pani dotykała ekranu, to warto, a jak nie, no to nie warto. Sam mam komputer laptopa z ekranem dotykowym, i nie jest to coś, czego często używam. W związku z czym no, osobiście nie polecam jakoś bardzo. Pozwólcie, słuchajcie, bo jest dużo różnych szczegółowych pytań. Pozwólmy sobie na pytanie troszeczkę później, jeśli nie macie nic przeciwko temu, bo chciałem dokończyć tę prezentację, którą przygotowałem. I pan Bruno poleca Huion 1060, nie znam tego akurat modelu. Jaki model laptopa z ekranem dotykowym? Jeszcze dokończę z tego odpowiedź do pani Agaty. Mi się świetnie sprawdza Dell XPS 13. Nie jest najtańszy, ale naprawdę daje radę, bardzo fajnie się na nim pracuje. Rzeczywiście długo już kolejną generację tego modelu wykorzystuję, jest ok. Natomiast drugi monitor, tak, no słuchajcie, to jest w ogóle, jeżeli macie monitor zewnętrzny, to jest rewelacja.
tutaj macie klasę, a tutaj sobie na przykład otwieracie notatki. To jest strasznie wygodne. Naprawdę, w tej chwili widzę Was na ekranie panoramicznym, obok tego mam swoje notatki na pionowym drugim monitorze i to mi ułatwia życie. Słuchawki nauszne nosi pan czy pani się już spóźniła, bo mówiliśmy o nich. Polecałem słuchawki nauszne z Sony WH-9000 bodajże. Bardzo fajny model z eliminacją dźwięków z otoczenia. A teraz przejdę do kwestii głośników, bo w dokumentach Google warto włączyć typ sugerowanie i prościej poprawiać niż tabletem. To jest bardzo dobra uwaga, Joanno. Do poprawiania prac, ja w ogóle nie uważam, że tabletem, czy rysikiem, czy czymkolwiek tak mi jest super, super łatwo. Jeżeli zadacie ludziom, żeby zwyczajnie pisali w Google Docsach, włączycie tryb sugerowania, to jest wygodniej. Tylko tyle, że jakby jest problem taki, że jeżeli pozwalacie studentom na pisanie, no, wpisywanie na klawiaturze, to jest pewne ryzyko, zwiększa się szansa, że będą zwyczajnie robili kopii w klej. Ale z kolei też łatwiej to wykryć, więc jakby nie uważam, że to był jakiś taki strasznie duży problem. Pani Kasia pyta, czy była mowa o kamerach. Tak, niestety na samym początku mówiliśmy o kamerach. Pani Ania pyta, jaki model Dela. Ja używam XPS-a 13. XPS 13 lub XPS 15 są jak najbardziej bardzo fajne. Zdecydowanie polecam, to się dobrze, zwyczajnie sprawdza. Dobra, przechodzę teraz do kwestii głośników, bo wbrew pozorom głośniki także Wam zaoszczędzą naprawdę dużo czasu, pracy, życia. Głośniki są super ważne. Pani Ania jeszcze tylko mówi, że nie jest w stanie ustawić sobie drugiego monitoru, żeby na jednym był główny obraz, na drugim co innego. No przepraszam, to jest zresztą oczywiście, jestem w stanie rozwiązać, no ale nie temu jest poświęcona prezentacja, więc pozwolę sobie to na razie zawiesić, zaparkować. Listy obecności dzisiaj nie ma, bo to jest spotkanie poza normalnym cyklem i jest to spotkanie, w którym jakby tylko służy radą sprzętową. Tak, trzeba pogrzebać w ustawieniach ekranu, chodzi o dzielenie ekranów, decyduje pani, co jest na ekranie głównym, co jest na innym. Dobra, w kwestii głośników. Uważam, że jeżeli macie już dobrą kamerkę, macie dobry mikrofon, to wbrew pozorom głośniki są ważne. I tutaj tak, to jest wybór. Jeżeli będziecie mieli dobre słuchawki, to nie potrzeba głośnika. Czasem też nie potrzeba mikrofonu. Jeżeli macie już dobry mikrofon, macie kamerę, a nie macie głośnika, no to być może głośnik, ale głośnik może być też wbudowany w monitor. Także jest to naprawdę dużo różnych wyborów. Powiem tylko tyle, za 40 zł można kupić naprawdę przyzwoite przewodowe głośniki. Pani Agato, monitor już polecałem wcześniej, ale zapraszam na Bitly łamane przez 500 nauczyciela, tam jak najbardziej można tego rodzaju sugestie przeczytać. Prosta sugestia co do głośników, jeszcze jedna, głośniki bluetoothowe, czyli jakby jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, to na przykład JBL-a Clip 3 się sprawdzi. Dobra, o drukarce będę jeszcze mówił, ale chciałbym teraz powiedzieć jeszcze troszeczkę o komputerze, bo wbrew pozorom komputer także jak najbardziej możecie kupić. Joanna się śmieje, że JBL, no, jest taka marka, całkiem dobrze to sobie daje radę rzeczywiście. Czy 500 zł to jest cała kwota do dyspozycji, czy należy zminusować VAT? Poczekam na rozporządzenie, tak, czyli nie wiemy zwyczajnie jak to będzie. Moja obawa jest taka, że to jest all inclusive, tak, czyli 500 zł to jest kwota już z wszystkim. Zobaczymy oczywiście, bo ja nie mam żadnych pojęcia, ale biorąc pod uwagę, że zwroty są dla osób prywatnych, kupujemy z własnej kieszeni, bierzemy fakturę na siebie, to nie bardzo widzę inną możliwość. To musi być kwota obejmująca, jak sądzę, VAT. W przypadku, czy będzie nagranie z tego spotkania? Oczywiście, że będzie dostępne bez problemu. Nie ma problemu, żeby pani je otworzyła z powrotem. Czy można kupić smartfon? Tak, wedle mojego rozeznania obecnego projektu rozporządzenia jak najbardziej można. Czy można podzielić fakturę? Nie wiemy, bo zwyczajnie nie mamy rozporządzenia docelowego, natomiast ja bym się spodziewał, że prawdopodobnie można rozdzielić. Problem jest też z nauczycielami, którzy uczą więcej niż jednej szkole. Mowa jest o tym, że mają się rozliczać tam, gdzie uczą jako w podstawowej. Pani Kasia pyta, czy jeżeli zamówi tacie nauczycielowi nowy laptop za 3500, to dostanie zwrot 500 pokazanie paragonu razem z wnioskiem. Tak powinno dokładnie być. Dokładnie taka jest idea. Natomiast w przypadku wyborów komputera, to jest tak, za 500 zł, no powiem szczerze, szukałem bardzo długo, żeby znaleźć komputer za 500 zł i jest z tym ciężko, autentycznie. Joanna mówi, że do 7 grudnia jest termin, jak najbardziej to jest termin na złożenie wniosku. Chromebook oczywiście to jest fajny wybór, ale też za 500 zł no nie znalazłem.
Znalazłem za 900 zł. 950. Lenovo Chromebooka 100e. Przyzwoity, całkiem przyzwoity sprzęcik. Szału nie robi, nic nam nie urwie, ale da się na nim pracować. Więc jak ktoś nie ma zupełnie komputera, nie jest specjalnie techniczny, to ten sprzęt moim zdaniem jak najbardziej da radę. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowani technicznie, to za 500 zł jesteście w stanie już sobie złożyć Raspberry Pi w tym budżecie z kamerką i działający sprzęt. No, tylko że to będzie sprzęt również oparty na pewnych kompromisach, bo Raspberry Pi najnowsza wersja sama z obudową będzie kosztowała właśnie około 500 zł. Czy można kupić baterię do laptopa? To jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem, wedle obecnego rozporządzenia nie, dlatego że to nie jest urządzenie, które jest w katalogu skończonym rzeczy, które można by sobie kupić. Natomiast kwestia poleasingowych sprzętów. Maciej Juszczak mówi o tym, że można kupić sobie sprzęt poleasingowy i dokładnie o tym też chciałem napomnieć. Jest sporo rzeczy, nawet za 500 zł można kupić w komplecie z monitorem, klawiaturem i myszką. Będzie nam brakowało co do kamery i mikrofonu, ale to już jest no, fajna oferta. Tych poleasingowych ofert będzie sporo. Czy można kupić sprzęt używany na fakturę? Oczywiście można. W tym się właśnie specjalizują firmy takie jak AMSO chociażby. Podaję linki na stronie, którą wyświetlam na dole. Pan Tomasz pyta, czy stację dokującą będzie można kupić. Na razie o stacji dokującej nie ma mowy w tym spisie katalogów rzeczy, które można kupić. Boję się, że niestety może nie być w ostatecznym spisie, tak samo jak nie ma fotela i kurczę. No wiemy, że fotel jest super ważny, a foteli nie wymieniają, w związku z czym byłbym sceptyczny, ponieważ to do jutra mają być zgłoszone rzeczy. Możecie oczywiście napisać do ministerstwa, zgłosić, żeby dołożyli także stacje dokujące. Na razie w rozporządzeniu nic takiego nie widać. Dobra, kwestię komputera mamy z grubsza załatwioną. Teraz chciałbym jeszcze wspomnieć o innych peryferiach. Czyli no właśnie było pytanie o drukarkę. Jak najbardziej, drukarka to jest coś, co się przydaje. Można kupić w tym budżecie bez problemu dobrą drukarkę. Sam wam powiem, że używam... Czy ktoś wie, co z tym routerem? No, zaraz powiem o routerze. Natomiast powiem wam jeszcze o drukarce. Drukarki używam takiej, Bradera. Nie jest to najtańszy sprzęt, tak? Bo ta drukarka w tej chwili kosztuje około 500 zł dokładnie. Natomiast ma fajne to, że drukuje dwustronnie. Mi to akurat, dla mnie to jest ważne, ale można też kupić drukarkę chociażby HP Lasera za około 350 zł, więc jakby jest wybór. Jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić, to że zdecydowanie warto kupować drukarki laserowe, a nie atramentowe, żeby koszty eksploatacji były zwyczajnie niższe. Jest pytanie o router LTE. Moim zdaniem być może, tak? Być może to można kupić, dlatego że już wam mówię, w katalogu zamkniętym projektu rozporządzenia, przypominam, czyli to się może bardzo zmienić. W projektu rozporządzenia jest mowa o usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi. Czyli router LTE jak najbardziej. Natomiast niestety nie jestem super pewny, jak będzie w przypadku różnego rodzaju zwykłych routerów, zwykłych repeaterów chociażby. Tego rodzaju sprzęt cholera wie, tak? Ja bym uważał, raczej bym kupował sprzęt, który na pewno jest zmieniony. Pani Izabeli zależy na drukarce ze skanerem. No okej, rozumiem to, to jest rzeczywiście przydatne. Powiem wam szczerze, że także miałem kiedyś taką fantazję, że mieć drukarkę ze skanerem. Już podaję, jaki model i się całkiem dobrze sprawdzał. Pani Agnieszka pyta, czy nauczyciele ze szkół społecznych też mogą skorzystać z finansowania. Wedle mojego rozumienia rozporządzenia tak. Oczywiście proszę się upewnić, jak już rozporządzenie wyjdzie, ale rozporządzenie jest odniesienie do prawa oświatowego. W związku z czym, moim zdaniem, to jak najbardziej się kwalifikuje, ponieważ szkoły społeczne temu dokładnie podlegają. Natomiast już przedszkola nie, bo są wyłączone wprost. W kolorze jakaś drukarka laserowa nie jestem w stanie niczego polecić. Nie używałem drukarek laserowych kolorowych, w związku z czym nie chcę się wypowiadać. Czy można kupić tusze do drukarki? Moim zdaniem nie można, dlatego że nie jest to wymienione w żaden sposób, te wszystkie rzeczy służące do eksploatacji drukarki. No niestety, to nie jest podane. Natomiast to, co jest tutaj w miarę istotne, to żebyśmy pilnowali się z tym, że sprzęt, który kupujemy, zwyczajnie nam się przyda, bo jeśli jest mowa o drukarce, która też jest skanerem, czyli tak zwanym combo, urządzeniem wielofunkcyjnym, ksero, skaner, drukarka, to super,
Ale pomyślcie, że może można kreatywnie podejść, można robić to zwyczajnie taniej, skanowanie chociażby. Bardzo Wam polecam wykorzystywanie funkcji w Google Drive zwyczajnie. W Google Drive, jeśli macie aplikację Google Drive, możecie skanować. Wielu ludzi o tym nie wie. Zwyczajnie klikacie skanuj i leci. Wyżej podawałem nazwę drukarki ze skanerem i z Xero. Czy można zapłacić za kilka miesięcy do przodu? Dobre pytanie. Moja obawa jest taka, że nie jestem pewien, czy ktoś będzie w stanie wystawić fakturę VAT naprzód, tak? Bo jakby nie jestem pewien, czy provider coś takiego będzie w stanie zrobić. Warto spytać, aczkolwiek to są już tematy ryzykowne. W związku z czym raczej, jeżeli ma Pani jakiekolwiek inne potrzeby, zachęcam, żeby trzymać się czegoś, co będzie na pewno. Czy można kupić klawiaturę? To jest bardzo dobre pytanie. Sam używam klawiatury Logitecha, bardzo fajna, sprawdza mi się, jest to klawiatura z myszką, zestaw bezprzewodowy na jednym łączu USB, co też jest fajne, bo używa tylko jednego. Natomiast nie jest wymieniona wedle tego, co sprawdzam. A nie, przepraszam, jest wymieniona myszka, klawiatura, w związku z czym jak najbardziej myszka, klawiatura może być. Czy można wykupić pamięć RAM? Słuchajcie, to jest strasznie głupie, ale jest powiedziane o pamięci zewnętrznej, jest powiedziane o pamięci masowej, nie jest wprost powiedziane, że można sobie rozbudowywać pamięć RAM, więc nie jestem pewien. Dysk zewnętrzny, tak, jest jak najbardziej wymieniony jako napęd zewnętrzny, w związku z czym dysk zewnętrzny sobie można kupić. Natomiast to, co jeszcze nam wchodzi tutaj w rzeczy do wyboru, fotela nie można, aczkolwiek bardzo rekomenduję, żeby sobie fotel kupić tak czy inaczej własne pieniądze, jak macie siedzieć wiele godzin. Fotele gamingowe z tego punktu widzenia są bardzo dobre, dlatego że mają bardzo dobry komfort w niższej cenie, bo to są fotele kierowane nie do ludzi w korpo, tylko do dzieci, młodzieży. Natomiast możecie sobie jeszcze kupić co? Było pytanie visualizer. Po angielsku to jestem w stanie powiedzieć, po polsku nie wiem, jak to się mówi. Visualizer? Chyba tak. Można, jak najbardziej. Sam nie używałem tych urządzeń, więc trudno jest mi rekomendować jakieś konkretne. Natomiast wiem, że dla niektórych przedmiotów, no zwłaszcza jak się pokazuje, nie wiem, próbki pod mikroskopem, czy pokazuje się jakieś konkretne przedmioty, to prawdopodobnie jest przydatne, aczkolwiek też staram się podejść do tego kreatywnie. Wykorzystywałem kamerę albo na USB, albo zwyczajnie kamerę w smartfonie, bo zdziwilibyście się, ale naprawdę aplikacje na smartfona są tak fajne w tej chwili, że można robić powiększenia, można nawet skanować klucze w 3D, i drukować je w plastiku, robić sobie kopię. Także kamery telefoniczne też całkowicie w chwili obecnej dają radę. Co do kwestii rozbudowy komputera, bo o tym też chciałem właśnie wspomnieć, już troszkę o tym rozmawialiśmy. Telefon jak najbardziej można kupić. Moim zdaniem to, co jest warte rozważenia, to z różnego rodzaju peryferiów, na przykład zewnętrzny napęd DVD. Bo to jest w tej chwili cena, no dosłownie, niedużych paruset złotych, 200 zł, bardzo przyzwoity napęd zewnętrzny Asusa, można kupić, zaraz wrzucę nazwę. To jest 200 zł, a można nagrywać, no słuchajcie, można płytę nagrać, która będzie 1000 lat trwała, bo taki standard obsługują. A pan Damian mówi, że zauważył, że czasami zwykły fotel biurowy bywa wygodniejszy od gamingowego. No bardzo różnie bywa, są różne modele. Ja ze swojego gamingowego jestem bardzo zadowolony, ale nie neguję, są różne wygodne fotele biurowe, także polecam na stronie, w tym budżecie spokojnie można coś kupić. Ile mnie fotel kosztował? Fotel mnie kosztował 800 zł bodajże, ale 500-600 zł też spokojnie można znaleźć. Na stronie podaję szczegóły, tu już nie będę w tej chwili wchodził w bardzo duże rozważania. Czy można kupić długopis graficzny, rysik do używania zamiast myszki? No i słuchajcie, niestety nie jest to oczywiste. Jest powiedziane, że na urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej można kupić, więc ja bym to tak rozumiał, że raczej tak, ale czy na pewno? Bóg raczy wiedzieć. Prawda, po co komu napęd DVD? Pan czy pani chudy, pan chudy zakładam, no, napęd DVD jest ludziom potrzebny, chociażby po to, żeby czasem odgrywać materiały do nauki języków chociażby, które są na DVD. Oczywiście wchodzimy w dyskusję, czy nie lepiej byłoby to zdigitalizować, czy to jest legalne zdigitalizować i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodzę w tę dyskusję, wiem tylko, że dla wielu ludzi wykorzystanie napędu DVD lub CD bywa użyteczne, ale z płyt się rzadko korzysta, to jest, pana Patryka jest uwaga,
jak najbardziej słuszna. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem. Mam tu gdzieś na półce napęd DVD. O, tutaj. Proszę bardzo. Lenovo napęd DVD i stoi na tej półce chyba już z dobre 2 lata. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz go podłączałem. Rysik. Pani zapyta o rysik. Jak wspominałem, kwestia rysika to jest interpretacja, czy możemy uznać, że to jest urządzenie do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej. Ja bym uznał, że tak i to jak najbardziej pasuje. Natomiast zobaczymy, jak to będzie rozliczane. Pani Dorota pyta, czy SPC Gear streaming USB microphone czy Trust. Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie znam tych mikrofonów, nie testowałem ich, w związku z czym nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Proszę się wczytać w specyfikację i zobaczyć, co dla pani bardziej pasuje. Czy można kupić myszkę? Tak, jak najbardziej można kupić myszkę. Nie widzę zupełnie problemu. Jest wymieniona wprost w rozporządzeniu myszka i klawiatura. Czy można kupić router? Też jest to urządzenie wymienione wprost, bo jest powiedziane dokładnie, że można kupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające korzystanie z dostępu do internetu. W związku z czym router się jak najbardziej kwalifikuje. Visualizer też można kupić, jest wymieniony wprost. Przy czym ja osobiście nie znajduję dużego zastosowania do tego urządzenia ze względu na przedmioty, których uczę. I w związku z czym nie mogę też dobrego wizualizera pożyczyć. Pan Łukasz Gajewski zwraca słusznie uwagę, że na niektórych egzaminach się używa płyt CD dokładnie, bo są standaryzowane, mamy dokładnie egzamin, więc to już zapomniałem o tym, to jest bardzo dobry user case. Pani Maria mnie pyta, jaki polecam smartfon. Słuchajcie, tutaj jestem faszystą i no nie polecę wam iPhone'a, bo po prostu zwyczajnie uważam, że się przepłaca strasznie. Sam osobiście używam Google'a, Pixela i bardzo sobie chwalę, natomiast wiem, że Xiaomi też bardzo przyzwoite robią smartfony. Bardzo dobry jest, kurczę, w tej chwili wyleciała mi nazwa, ale jest kilka przyzwoitych budżetowych telefonów, dokładnie Xiaomi. Pan Maciej Przybycki pyta, czy kupił co miesiąc temu telefon, z którego korzystam na uczeniu online, kwalifikuje się? Tak, to się kwalifikuje, jeśli ma pan fakturę, to jak najbardziej można ubiegać się o zwrot. Czy mogę polecić o jakiś router? Pytanie dokładnie, co pani ma na myśli, czy chodzi pani o router po prostu bezprzewodowy Wi-Fi? Ja osobiście, ja używam Mesha, tak, jakby mam Mesh Orbi, w związku z czym mam kilka urządzeń, które tworzą jedną wspólną sieć. Jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony, a ono się przydaje przede wszystkim przy dużych pomieszczeniach. Bardzo dobra seria routerów była także Asusa. W tej chwili nie pomnę zwyczajnie nazwy, ale jak najbardziej trzeba po prostu poszukać. Sugerowałbym, żeby się pani zwyczajnie skonsultowała z kimś, kto pani zrobi audyt na miejscu i zbada pani potrzeby, bo to jest kwestia tego, gdzie pani potrzebuje tego dostępu. Są fajne aplikacje na telefon, na przykład aplikacje do badania siły sieci Wi-Fi, a także zapchania pasma, bodajże Wi-Fi Analyzer i dzięki temu może pani sobie dość dobrze wybadać, co, gdzie będzie potrzebne, jaki router się najbardziej przyda. W kwestii rozbudowy, tak jak mówiłem, no, nie jest wprost powiedziane dokładnie, jakie urządzenia rozbudowy, na przykład karta dźwiękowa nie jest podana, głośniki są podane. Ładowarka sieciowa jest wymieniona, także bardzo dziwny jest ten projekt rozporządzenia. On tam wymienia szczegółowe różnego rodzaju narzędzia, a niektórych zwyczajnie nie wspomina. No i faktura powinna być wystawiona na siebie. Panie Jarosławie, pytanie jest dobre. Fakturę bierzemy na siebie, następnie idziemy do dyrektora jednostki i u tego dyrektora jednostki zwyczajnie ubiegamy się o zwrot. Trzeba imienną fakturę przedstawić, a następnie wniosek także złożyć oczywiście o zwrot. I tak to będzie. Pani Elżbieta, ja troszkę się spóźniła, bo mówiliśmy o tabletach graficznych, pokazywałem takie urządzenie. Czy się przyda? Nie mam zielonego pojęcia. Mi się mało przydaje. Powiem szczerze, mam tablet graficzny, nie przydaje mi się bardzo, ale no cóż, no, na Jamboardzie pokażę wam jeszcze, bo w międzyczasie specjalnie udostępniłem Jamboard wszystkim uczestnikom. Byłem ciekaw, co się stanie. No, stała się bardzo miła rzecz, bo ktoś nam tutaj narysował buźkę uśmiechniętą. Więc jest to fajne. No i to jest jeden z fajnych sposobów pracy z uczniami, że skoro nie możemy być przy nich na jednej tablicy, to dzielimy się z nimi tablicą albo Jamboardem Google, ale też można się dzielić Miro, w przypadku Teamsów można się dzielić Whiteboardem, też sam jak używam, czasem używam Openboarda, chociaż on jest wtedy nie do pracy kolaboracyjnej. Co z oprogramowaniem antywirusowym? To jest bardzo dobre pytanie.
Powiem tak, patrząc literalnie na to, co projekt rozporządzenia mówi, powinno być OK, bo jest mowa o tym, że można kupować oprogramowanie komputerowe. Więc nie jest powiedziane, do czego ma nawet służyć. Na dobrą sprawę, jak spojrzymy na rozporządzenie, to moglibyście sobie kupić i Wiedźmina, tak? Wiedźmina trójkę. No tylko, że pies jest pogrzebany oczywiście w tym, co dyrektor na to powie. I co o zwykłych tabletach było już? Nie wspominałem dokładnie o zwykłych tabletach, dlatego że wyszedłem z założenia, że tablet jest troszeczkę poza budżetem, ale wspominałem, nadmieniałem, że bardzo fajny tablet to Lenovo Duet, dlatego że ma dołączaną klawiaturę, jest oparty na Chrome OS-ie, czyli na systemie, który pozwala na normalną pracę, inaczej niż Android. Na Chrome OS-ie możemy naprawdę dużo bardziej efektywnie pracować, no i nie kosztuje strasznego majątku, w tej chwili 1200-1300 zł powinien kosztować w Polsce. Niestety nie wiem, jak jest z dostępnością, bo wszyscy się rzucili na te peryferia. Jeżeli ktoś chce kupić sobie proste urządzenie, budżet nie jest problemem, to iPad też nie będzie złym strzałem, bo iPady, no, bez dwóch zdań robią swoją robotę, chociaż moim zdaniem są zwyczajnie przecenione. Pani Lena zwraca uwagę, że Windows Defender jest wystarczający. Też powiem Wam szczerze, wiele lat używałem programów antywirusowych. Po analizach różnego rodzaju zestawień przestałem, dlatego że Windows Defender robi swoją robotę. Po prostu Microsoft dogonił to, co się dzieje i nie ma specjalnie potrzeby. Także jeżeli nie ma Pani szczególnych potrzeb, to niekoniecznie inwestował w oprogramowanie antywirusowe. Po pierwsze jest ten Windows Defender, po drugie jest sporo dobrego programowania antywirusowego, które jest darmo, ale ja sam korzystam tylko z Defendera Windowsowego i jest jak najbardziej. Pytanie jest, czy dostaniemy zwrot, jak wydamy więcej, a będziemy prosili o zwrot 500 zł. Wedle mojej najlepszej wiedzy taki jest dokładnie zamysł, czyli możemy kupić coś więcej, ale dostaniemy tylko 500 zł z powrotem. Czy aplikacje na tablet? Tak, jak najbardziej one się kwalifikują do oprogramowania komputerowego, w związku z czym moja interpretacja byłaby taka, że nie jest to specjalnie problemem, w związku z czym spodziewam się, że powinno tak być. Pan Maciej zwraca uwagę, że Bitdefender jest wysoko w rankingach, można sobie wziąć trial na 3 miesiące. Tak, to używałem nawet kiedyś Bitdefendera. Co roku wychodzą troszkę inne rankingi, troszkę jest to inny gorszy i kto inny lepszy, ale tak jak mówię, ponieważ Windows Defender jest naprawdę przyzwoity, to pewnie nie ma sensu brnąć tutaj akurat w koszty. Manager haseł, safe appliki, no słuchajcie, Chrome ma bardzo przyzwoity manager haseł już obecnie, LastPass też jest darmowy, OnePass jest darmowy w wersji na jedno urządzenie, więc no, jak ktoś potrzebuje, to można kupić, ale nie jest to coś, co szczególnie polecał. Jeśli chodzi o szyfrowanie, pan Mateusz pyta co chwila, kim ty jesteś, więc pozwolicie, że pana Mateusza na razie troszeczkę wyciszę, bo nie wiem, o co mu chodzi. Natomiast to, co jest istotne, zależy, czego potrzebujecie. Jeżeli na przykład potrzebujecie czegoś do szyfrowania dysków, też są opcje, chociażby jest Veracrypt, darmowe open source'owe oprogramowanie, które co więcej działa pomiędzy macOS-em, a pomiędzy Windowsem równie dobrze. W związku z czym, jak się poszpera, to bardzo wiele rzeczy można zwyczajnie ogarnąć. Pana Mateusza zablokowałem na 5 minut, bo troszkę chyba nie ogarniał. Co dyrektor zrobi z naszymi wnioskami i fakturami? Zobaczymy, co mu kuratorium powie. Ja przypuszczam, że te wnioski będą miały być rozpatrywane merytorycznie, czyli właśnie, żeby sprawdzić, czy ktoś aby sobie nie kupił Witchera, czyli Wiedźmina, no bo koniec końców to też jest oprogramowanie komputerowe. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to będzie dokładnie robione. Pan Maciej Przybylski pyta, czy istnieje apka, w której analizując wideo mogę rysować na ekranie, analizując grę na mojej klasie, udostępniona w czasie rzeczywistym swoim uczniom. Czyli chodziłoby o nakładkę na wideo. Ja szczerze mówiąc nie znalazłem dobrego rozwiązania tutaj w jednej apce, natomiast wiem, że można tak zrobić łącząc dwa oprogramowania. Może Pan połączyć OBS, software do transmisji, czyli do obsługi wideo i na to nakładać OpenBoard. Obydwa oprogramowania są open source'owe, są darmowe. Nie testowałem tego rozwiązania, mogę jedynie powiedzieć, że wiadomo mi, że tak się robi. Pan Bruno pyta, Instalink, a Windows Office stacjonarne. No, jak mówiłem, Instalink jest darmo, więc słuchajcie, zapisujcie się na Instalinga, bo on jest i będzie darmo, bez żadnych ściem. Natomiast Windows Office stacjonarny, owszem, to jest oprogramowanie komputerowe, kwalifikuje się do kupienia. Czy można wymienić twardy dysk? To jest dobre pytanie, nie jest wymieniony napęd wewnętrzny. W związku z czym
literalnie rzecz biorąc, wymiana dysku się nie kwalifikuje, ale to jest głupie, dlatego że jest powiedziane wprost o pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędzie zewnętrznym, więc jakby to byłoby bez sensu, żeby nie można było wymienić dysku twardego. Czy można kupić pakiet Office? Moim zdaniem można, aczkolwiek nie zachęcam. Znowuż, po co? Zainstalujcie sobie OpenOffice, bardzo przyzwoity pakiet biurowy, naprawdę wszystkie potrzeby wam zaspokoi. Ponadto jest Google Docs, słuchajcie, Google Docs świetnie działa. Sam mam darmowy Office, bo mi uczelnia kupuje, a pracuję głównie na Google Docsach, bo to się super sprawdza. Także nie kupujcie rzeczy, które możecie zastąpić równie dobrymi open source'owymi. Pan Janusz pyta, czy przy rejestracji do Instalinga są tylko języki, a ja ich nie uczę. Co to znaczy? No, jeżeli pan nie uczy języków, nie uczy pan języka polskiego, nie uczy pan matematyki, no to wtedy nie skorzysta pan z Instalinga, ale jeżeli pan uczy matematyki lub języka polskiego, to proszę znaczyć język angielski, potem sobie poradzimy. Może pan napisać do nas na support i spokojnie pana przełączymy. Pani Katarzyna pyta, nie śmiałbym teraz, strasznie przepraszam, bo to jest taki flow różnych pytań. Ja po prostu nie nadążam z tym wszystkim. SSD jak najbardziej jest tą samą kwestią co HDD, czyli jakby jeżeli mamy wymianę dysku wewnętrznego, to on nie jest w chwili obecnej, projekt rozporządzenia nie jest wymieniony wprost. Jest wymieniona pamięć zewnętrzna, napęd zewnętrzny, pamięć masowa. Ja nie wiem, czy to się zaklasyfikuje jako pamięć masowa, czy jako literalnie rzecz biorąc, no to nie. Moim zdaniem powinno być tak, że to się kwalifikuje, ale w chwili obecnej nie jest to jasne. Pan Chudy pyta, jakie słuchawki do lekcji. Proszę sobie przewinąć, bo mówiliśmy dokładnie słuchawka spory kawałek. Do pana Janusza się zwracam w tej chwili. Matematyka, tak, proszę zaznaczyć język angielski, przepraszam, to jest nasze niedopatrzenie. Dodamy to. To wynika z tego, że dopiero dokładamy matematyki. Pani Lena używa LibreOffice. Fajnie, to jest poprzednik OpenOffice. Bardzo dobry projekt. Czy znam aplikacje, które tworzą efekty obraz na twarz, zmieniają twarz na inną. Dobra uwaga, w Messengerze tego rodzaju aplikacje rzeczywiście są, tego rodzaju AR, czyli Augmented Reality. Nie znam aplikacji, które by to robiły fajnie, a myślę, że to w lekcji byłoby super wykorzystanie czegoś takiego, ale niestety nie jestem w stanie nic polecić. Świetnie nadążam, tak? Dziękuję, dobre słowo. Staram się jak mogę. Teraz już mam taką zwyczajną dyskusję, skończyłem wszystko, co miałem do powiedzenia, także będę teraz odpowiadał po prostu na pytania z sali. Czy na notebooku z Chrome'em działa Teams? Tak, działa Teams, dlatego że na notebooku z Chrome'em można wykorzystywać wszystkie aplikacje, które są na Androidzie, a na Androidzie Teams jak najbardziej też chodzi, także to nie będzie problem. Czy zakupione rzeczy stają się własnością nauczyciela? Oczywiście, że tak, dlatego że to jest faktura na was, to wy jesteście właścicielami, wy dostajecie jedynie zwrot części kosztów. Czy możemy już o dyskach zewnętrznych? Jak najbardziej. Nie widzę przeszkód, żebyśmy wspomnieli o dyskach zewnętrznych. Różne są opcje. Za około 400 zł mogę wam polecić fajny w miarę dysk Samsunga SSD. Jeżeli kupujecie dysk zewnętrzny, zwróćcie uwagę na transfer, czyli szybkość transferu tam i z powrotem. Dysk zewnętrzny SSD będzie zdecydowanie szybszy, będzie lepszym wyborem niż HDD do większości zastosowań, chyba że potrzebujecie bardzo dużo miejsca. Jeżeli potrzebujecie bardzo dużo miejsca, to wtedy dysk HDD będzie lepszym, wolniejszym rozwiązaniem, ale więcej zmieści w przeliczeniu na złotówkę. Pani Iwona pyta, co to był Veracrypt. Veracrypt to jest oprogramowanie darmowe, które służy do szyfrowania dysku. Jeżeli macie dane wrażliwe, dane poufne, tutaj znowuż muszę zrobić brzydko, ale Instalink jest jedną z niewielu, jeśli nie jedyną aplikacji, które wspomagają pracę nauczycieli, są darmo i są zgodne z RODO. To jeżeli macie na przykład dane wrażliwe uczniów na swoich komputerach, serdecznie zachęcam, szyfrujcie te dane, dlatego że po prostu szkoda narażać ich, szkoda narażać siebie. To jest do 100 tysięcy bodajże złotych odszkodowania ze szkoły. Prawdopodobnie żaden sąd aż tyle nie przysoli, no ale sprawa jest poważna. Także uważajcie na RODO, uważajcie na dane. Właśnie z tego względu, że jest RODO, my w Instalinku nie prosimy nawet o imiona uczniów, bo nie chcemy mieć tych danych zwyczajnie, bo uważamy, że to w przypadku dzieci to jest super ciężka sprawa. Jak wy macie tych wypracowań kupę, no to lepiej to zwyczajnie szyfrować. Pani Izabela zwraca uwagę, że będzie wprowadzany VAT, no oczywiście, dlatego że pytanie, czy uznają za przychód nauczyciela, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, a to Ministerstwo Finansów oczywiście będzie się musiało wypowiedzieć. Mam nadzieję, że to będzie zwyczajnie bon, tak jak 500+. Z 500+ nie ma
przecież niczego odejmowanego. Pani Agnieszko mówi, że niczego się nie dowie. Kurczę, to proszę zadać jeszcze raz pytanie, bo przepraszam, że najwyraźniej nie zauważyłem pani pytania. Proszę napisać i postaram się zwrócić uwagę. Czy mówiliśmy już o dobrym programie antywirusowym? Tak, mówiliśmy. Ja osobiście sugerowałem, żeby nie kupować programowania antywirusowego, tylko żeby działać na Windows Defenderze zwyczajnie, bo on jest po prostu już teraz dobry. Kiedyś nie był, teraz jest. W związku z czym wydaje mi się, że nie ma po prostu sensu, szkoda. Ciężko skrót odczytać, installing. No możliwe. Installing, Instacart, Instagram. Jest tego rodzaju nomenklatura przyjęta, ale no rozumiem, że ciężko to czasem rozkminić. Czy jest jeszcze jak sam długopis graficzny? Wiem, że są takie urządzenia, nigdy nie testowałem, nie jestem w stanie niczego niestety polecić. Dysk zewnętrzny ATA nie znam zwyczajnie, w związku z czym proszę spojrzeć na parametry. Firma jest znana jak najbardziej. Proszę zobaczyć, ile, jakie ma transfery, jakiego rodzaju porty wykorzystuje, czy to na USB 3, czy działa. To są główne kwestie. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Powolutku myślę, że będziemy kończyć. Bateria do laptopa nie jest niestety wymieniona w rozporządzeniu. Moim zdaniem nie da się wedle obecnego projektu baterii do laptopa wymienić w ramach tych 500 zł, co znowu jest zupełnie bez sensu. Powinno być jasno powiedziane, po prostu urządzenia, rozbudowa laptopa, wymiana części. Tylko że oni chyba wchodzą z założenia, że to ma być tak, że nauczyciel kupuje coś tylko specjalnie na ten okres nauki zdalnej. To, że miał starą baterię, wymienił sobie, dzięki temu na przykład może w ogóle funkcjonalnie pracować, no to już się w głowie nie mieści. Także bateria chyba nie, przynajmniej nie na teraz. Telefon, tak, telefon wydaje mi się, jeszcze upewnię się, żeby nie skłamać. Wydaje mi się, że telefon jest wprost wymieniony. Tak, jak najbardziej telefon można kupić. W związku z czym to jest pewne rozwiązanie. Dysk, mieliśmy długą dyskusję o tym, że jeżeli rozumiemy przez pamięć masową, to tak. I wtedy dysk się nam zakwalifikuje. O, pięknie dziękuję pani Anno za polecenie. Pani Anna poleca Instelink, jest z nami od 2015 roku. Super, mam nadzieję, że będzie pani z nami do 2055 jeszcze i że tyle pociągniemy. Pytanie jest, czy warto kupić Discord Nitro? Trudno jest mi się ustosunkować, czy warto. Ja uważam, że kupowanie programowania, kupowanie licencji nie ma sensu. Jakby lepiej jest kupić sobie coś trwałego, bo to jest, kurczę, pamiętajcie, to są wasze rzeczy, to są wasze przedmioty. Oni z wami zostaną, będziecie mogli tych kamer, tych mikrofonów, tych głośników używać sobie w życiu prywatnym i będziecie je mieli. No. Zapłacicie za licencję, no i przeleci. Kurczę, to jakby to już jest nie fair troszkę. Jakby skoro i tak to jest tylko dofinansowanie części zwrotów kosztów, to moim zdaniem po prostu to nie jest to. Pani Katarzyna mówi, że wie, co zrobi dyrektor, to dobrze wiedzieć. Jak będzie wzór wniosku opublikowany, to dyrektor będzie ten wniosek rozpatrywał. Wzoru nie mamy, spodziewam się, że w przyszłym tygodniu będzie wzór. Tak, można kupić telefon, zgadzam się. Czy nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogli skorzystać? Tam jest, niestety, z tego co pamiętam, to chyba właśnie nie. Tam jest bardzo wrednie to sformułowane, że bibliotekarze na pewno nie mogą. Wyłączone są przedszkola, oddziały przedszkolne także. Czy przewód sieciowy do podłączania urządzeń można kupić? Być może, bo jakby skoro jest mowa o urządzeniach służących do zapewnienia internetu, to pewnie tak. Natomiast jeszcze wracam do kwestii tych poradni. Czy ktoś tutaj z poradni będzie mógł? Upewniam się. Tak. Potwierdzam, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą się kwalifikowały. W związku z czym, czy można dwie rzeczy takie same kupić? Myślę, że tak. Nie ma tutaj ograniczenia żadnego. Czy na tablecie graficznym można robić zdjęcia? To jest o tyle utrudnione, że tablet graficzny wygląda w ten sposób. Proszę zobaczyć. To jest po prostu czarna tabliczka, tak? Więc jakby my sobie po tym tablecie... O, widzicie, tak działa właśnie autofokus. Super fajna rzecz, że jest autofokus, ale czasem jednak nawala. Po takim tablecie sobie jeździcie. Jeżeli jest pani w stanie patrzeć w inne miejsca, rysować tutaj, no to owszem, można różnego rodzaju rzeczy robić. No de facto ten wskaźnik trochę działa jak myszka, tylko jest po prostu wygodniejszy w ręce do trzymania. Czy nauczyciele ze szkół muzycznych mogą dostać dofinansowanie? Wydaje mi się, że
Przypuszczam, że tak, ale nie jest nigdzie mowa o tym, że mieliby być wprost wskazani lub nie. W moim odczuciu, jeżeli mowa jest o wszystkich szkołach dotyczących prawa oświatowego, to także szkoły niepubliczne w to wchodzą jak najbardziej i prawdopodobnie szkoły muzyczne także, ale proszę poczekać, aż wyjdzie ostatecznie rozporządzenie. Tak, tutaj pani Katarzyna potwierdza, że szkoły, poradnie psychologiczne, pedagogiczne jak najbardziej. Co do kwestii specjalistów i czy chociażby logopedów i logopedek, to może być już problematyczne. Nie wiem, szczerze mówiąc. Poczekajmy na rozporządzenie. W chwili obecnej nie widzę, żeby była o tym mowa. Czy nauczyciele MDK-ów będą mogli? Chyba nie. Ale znowu, nie chcę skłamać. W tekście, który się przewija na dole, linkuję do głosu nauczycielskiego. Link, w którym można bardzo dokładnie się w to wczytać. Dobra, czy można kupić urządzenie wielofunkcyjne? Tak, można. Mówiliśmy nawet o tym, mówiliśmy. Jakich? Pani Iwona pyta. Pani Maria mówi, Lisek, fajna rzecz, trzeba naprawdę wdrażać stopniowo, tak jak doradzacie. No, tak. Warto wdrażać stopniowo, doradzam też tak, że w installingu tak zrobiliśmy ostatnio, że nauczyciele doświadczeni mogą dawać już trochę więcej słówek swoim klasom, nauczyciele mniej doświadczeni, początkujący tylko 50, dlatego, że właśnie mieliśmy takie przypadki, że ktoś, nie wiem, wrzucił 200 słówek, próbował. No i słuchajcie, no nie da się, z tygodnia na tydzień uczyć się 200 nowych słówek, to nawet stachanowiec nie wyrobi, w związku z czym w installingu przyjęliśmy politykę taką, że początkujący troszeczkę mają bariery, a potem jak już wiedzą, co robią, wiedzą, jak się z tym działa, to mogą wchodzić dalej. Nauczyciel świetlicy to też nauczyciel i czemu nie może dostać? No, pani Barbaro, ja się z panią w pełni zgadzam, to jest absurdalne, a nauczyciele przedszkół czy placówek przedszkolnych, to nie są nauczyciele, też są oczywiście, tak samo wartościowi i to jest dziwaczne, że nie mogą. Niespodzianka, arabowskie. Miała być niespodzianka. Kurczę, nie przygotowałem niespodzianki. Wiem, że mówiłem, pani Ano, mówiłem, obiecywałem, że będzie niespodzianka i w końcu nie przygotowałem niespodzianki. Przepraszam za to bardzo. Pomyślę następny raz, kurczę. Cholera, zapowiadałem, w jednym z postów facebookowych zapowiadałem, że będzie niespodzianka i się nie wywiązałem. Przez to, że pracowałem właśnie nad tym, żeby prezentację przygotować. Czy nauczycielom WF przysługuje 500? Tak, jak najbardziej. Przysługuje, bo wydaje mi się, kurczę, mnie skłamał. Wydawało mi się, że nie są wyłączeni w żaden sposób, ale się jeszcze upewniam. Nie mam tutaj żadnego wyłączenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Czy jeżeli pani kupi drukarkę klasową, czy może pani dokupić toner? No dokupić pani może, ale nie ze sfinansowaniem. Być może pani kupić zestaw drukarka z tonerem. Zwykle jak się kupuje drukarkę, to ona jest od razu z tonerem. I wtedy jak najbardziej tak. Pani Basia też pyta ze niespodzianką, strasznie jest mi przykro, naprawdę łysą mi, bo obiecałem, że będzie i nie zrobiłem, nie przygotowałem niespodzianki. W trakcie, jak pracowałem nad tym tekstem, trochę mi ewoluował pomysł, co mogę zrobić, koniec końców niczego nie zrobiłem, przepraszam, będę się starał poprawić. Pani Alicja pyta, czy antenę zewnętrzną do wzmocnienia internetu można kupić? Moim zdaniem można, dlatego że tak jak wspominałem, do zamkniętego katalogu rzeczy, które można kupić, jest wprost wymienione, i tutaj mówię, czytam z rozporządzenia, jest wprost wymienione, że można kupić sprzęt umożliwiający korzystanie z internetu. Moim zdaniem antena zewnętrzna dokładnie do tego się kwalifikuje. Pani Izabela prowadziła całe zajęcie online na telefonie. Jezus Maria, współczuję. Jak pani to zrobiła? To nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Zajęcia na telefonie przez cały semestr zeszły, to musiała być rzeczywiście masakra. Niech sobie pani koniecznie sprawi jakiś sprzęt, bo po prostu pani nam tu padnie. Czy będzie nagranie z webinaru? Oczywiście, nagranie jak najbardziej jest dostępne. Po zakończeniu będzie można je spokojnie sobie obejrzeć. Co jeszcze mogę dodać, pomóc? Dzięki, że mi wybaczacie. Zaśpiewam. O nie, na to mnie nie namówicie, żebym śpiewał. Ale pomyślę, może coś następnym razem zrobię. Reasumując, co można polecić? No poleciłem kamerę, poleciłem mikrofon, poleciłem słuchawki, poleciłem komputer, poleciłem tablet graficzny, poleciłem fotel, poleciłem głośniki, poleciłem monitor. Także myślę, że troszeczkę rzeczy było. I ostatnie pytanie z tego, czy drukarkę można? Pani, tu pan PL pyta, jaką drukarkę? Zapraszam wobec tego na adres bit.ly/500 nauczyciela. I tym pytaniem kończę. Serdecznie wam dziękuję.
Bardzo mi was było zobaczyć, porozmawiać i do miłego usłyszenia.